zawody całkiem udane w moim wykonaniu, więc cieszę się, wygrałem w końcu jakaś pozytywna informacja tego sezonu, bo do tej pory szło to dosyć opornie, ale zaczyna się to układać, wracać na właściwe tory, zaczyna być błysk na torze, więc cieszę się z tego, mam nadzieję, że dzisiaj to nie jest tylko jakaś jaskółka, która jedna wiosny nie czyni, tylko już się to zazębi na dobre i będę już do końca sezonu tak jechał zdecydowanie, ofensywnie i z przodu. No tak, do tej pory jakby tej jazdy nie było dużo, bo w jakiś sposób musiałem czekać na swoją kolej, robiłem to cierpliwie, bez żadnych nerwowych ruchów, wiedziałem co mogę poprawić, co mogę zmienić, żeby było lepiej i jakby zaczyna przynosić to swoje efekty chociażby dzisiaj. Owszem, gdzieś tam to jest dobry prognostyk przed tym, co będzie w niedzielę, ale dzisiaj niedziela jest nowym dniem, jedziemy w Leśnie, a nie w Rawiczu, więc jakby pewnego rodzaju nie wiadomo zawsze będzie, ale fajnie, że dzisiaj jakby to dosyć pozytywnie wyszło, bo jakby to napawa optymizmem przed tą niedzielą. No znaczy to jest kontrakt w zasadzie 28-dniowy, gdzie w miejsce Krzysia Kasprzaka, który odniósł kontuzję, wskoczę na cztery najbliższe mecze Pool Pirates. Jeżeli te mecze w jakiś sposób się powiodą, będę tutaj jakby reprezentował nie łatwą rolę lidera, ale i się sprawdzę w tej roli, no to jest szansa na to, że jakby zadomowię się na dłużej w pool, ale wcześniej jest do wykonania nie lada wyzwanie, w sumie ciężka praca, więc skupiam się najpierw na tym, a potem będę myślał co dalej. Tak, wracamy na właściwe tory, zaczynam łapać oddech w tym wszystkim, więc cieszę się niezmiernie, mam nadzieję, że już to te złe akcenty, które mi towarzyszyły przez ten początek sezonu, już są za mną, a teraz już będzie tylko lepiej i będę z zawodów na zawody jechał jeszcze pewniej, jeszcze zdecydowanie, jeszcze bardziej ofensywnie i pokazywał swoją siłę, jaka we mnie drzemie jako zawodnika, który nie zasługuje na rolę rezerwowego, a zawodnika, który jest jednym z liderów zespołu.